Minął rok 2009. Jaki był? Na pewno pracowity. Władze powiatu mrągowskiego postawiły na rozwój. Zrealizowano inwestycje od oświatowych po drogowe. Minione 12 miesięcy były także ważne dla nas, czyli mieszkańców powiatu mrągowskiego. Przypomnijmy sobie najważniejsze wydarzenia 2009 roku. Podinspektor Krzysztof Fitz objął fotel komendanta powiatowego policji w Mrągowie. Jego poprzednik Wiesław Kapuściński odszedł na emeryturę. Nowy komendant dotychczas pracował w Olsztynie na stanowisku naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej. Jak mówi, propozycję pracy w Mrągowie potraktował jako wyróżnienie. Uważam, że jest to dobra jednostka, jednostka, w której pracują policjanci, którym się chce pracować. Krzysztof Fitz służbę w policji rozpoczął 18 lat temu. Początkowo pracował w prewencji w patrolach zmotoryzowanych. Władze powiatu mrągowskiego pozyskały środki na inwestycje drogowe. Kwota, jaką powiat otrzyma ze źródeł zewnętrznych, to ponad 13 milionów złotych. Łącznie inwestycje pochłoną blisko 17 milionów złotych. Są to inwestycje, które będą finansowane z dwóch źródeł. Pierwsze źródło to jest Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych powiat mrągowski złożył dwa wnioski. Wniosek na remont ulicy Młynowej w Mrągowie i w remont dróg i chodników w miejscowości Górkło na terenie miasta i gminy Mikołajki. To jest tuż pod granicą powiatu giżyckiego. Ich łączna wartość to prawie 5,5 miliona złotych, z czego połowa to są środki pozyskane przez powiat mrągowski z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Reszta to wkład własny powiatu mrągowskiego i dofinansowanie ze strony tych dwóch samorządów. Wymienione drogi znalazły się w programach ubiegających się o dofinansowanie, bo jak mówi starosta, są ważnymi trasami komunikacyjnymi naszego powiatu. Julita Magdalena Murzyn z Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie wygrała powiatowe eliminacje samorządowego konkursu nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Konkurs organizowany jest od kilku lat i jego celem jest nie tylko wyróżnienie wolontariuszy, ale także promowanie postaw godnych naśladowania. Powiedz, jak zaczęła się u Ciebie przygoda z wolontariatem? Zaczęła się przez harcerstwo już w gimnazjum. Byłam w czwartej drużynie leśnej, no a później poszłam za ciosem. Wolontariusze poświęcają się bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka. Często ich własne życie nie należy do najłatwiejszych, borykają się ze swoimi problemami, a mimo to zawsze znajdują czas, by pomóc innym. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonano na terenie powstającej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie. Dokument rozpoczynający oficjalną budowę spoczął w specjalnej tubie. Hala sportowa to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w powiecie mrągowskim. Obiekt, który kosztować będzie 6,5 miliona złotych, stanąć ma do połowy 2010 roku. Oprócz tej sali głównej płyty będzie sala siłownia urządzona i salka do gimnastyki korekcyjnej, więc też z tego obiektu będą mogli korzystać, myślę, dorośli. Nowa hala będzie w pełni nowoczesna i prawdopodobnie będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w naszym powiecie. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Mrągowie wygrało czwarty powiatowy turniej szkół. W imprezie zorganizowanej przez starostwo prezentowały się cztery szkoły z Mrągowa. Na drugim miejscu plasował się zespół szkół nr 2, na trzecim zespół oświatowy sportowy Baza, a na czwartym zespół szkół zawodowych. Tegoroczna edycja turnieju była najbardziej widowiskowa jak dotychczas. Popisy uczniów oceniało jury, w którego skład weszli m.in. dwaj aktorzy, Wojciech Malajkat i Piotr Polk. Uroczystym wciągnięciem bandery i biciem w żeglarski dzwon rozpoczęto w Mikołajkach sezon żeglarski. Jego inauguracja w historii miasta odbyła się już po raz 31. Ktoś kiedyś policzył, że już w zeszłym sezonie na naszych jeziorach pływało około 50 tysięcy żaglówek. Kiedy pomnożymy to przez średnio 4 osoby na jachcie, no to daje to około 200 tysięcy osób pływających jednorazowo codziennie po naszych jeziorach. Niech połowa z tego przewija się przez Mikołajki, a trzeba o tym pamiętać, że wszyscy, którzy płyną z południa na północ i z północy na południe, muszą przepłynąć przez Mikołajki. To daje nam sumę około 100 tysięcy osób. Myślę, że tyle nie pływa, ale szacujemy, że około 50 tysięcy przepływa przez nasze Mikołajki codziennie.
Żeglarze kochają miasto Króla Sielaw. Wielu z nich przyjeżdża tu ze swoimi łódkami właśnie na początku maja. Nie wyobrażają sobie innej formy spędzania wolnego czasu niż ta na wodzie.